Marian Ziółkowski. Mówiłeś przed tą walką, że do udowodnienia ty już w zasadzie nie masz tutaj nic, ale chyba satysfakcja jest, że ta trzecia walka jednak twoim zwycięstwem się zakończyła, a nie rywala. No oczywiście, że tak, jakbym przegrał, no to głupio by wyszło. Ja mówiłem, że nie ma nic do udowodnienia. No ale udało się wygrać i no teraz chyba wszyscy już nie chcą widzieć następnej walki, bo wydaje mi się, że co walka, to bym go jeszcze szybciej poddawał. Właśnie, to poddanie. To jest troszkę kalka tego, co oglądaliśmy w waszym drugim pojedynku. Tak, oczywiście, że tak, ale Jacek mnie zaskoczył znowu swoją siłą. Za każdym razem zapominam, jak jest silny, ale po drugim sprowadzeniu już czułem, że zaczyna się pompować, bo ciężko jest tak na bezdechu kogoś na siłę przewracać. No i podałem go, no, to już trzeci raz go podałem, już wiem w co wpada, jak to robić, żeby odklepał i się udało. Powiedziałeś, że wasza kolejna walka nie miałaby sensu, a tak jakbyś ocenił w perspektywie tych swoich wszystkich pojedynków z Jackiem Kreftem, to był rzeczywiście taki pojedynek, w którym czułeś się najlepiej? Oczywiście najlepiej się czułem, jak już wiele mówiono, dużo trenowałem, bardzo dużo, naprawdę. Chwalisz się znowu? Nie, ale jak tak pociśnięto po mnie po walce przegranej z Romanem, że nie trenuję, no to teraz mogę wszystkim powiedzieć, że dużo trenowałem i te podanie też jest wynikiem oczywiście ciężkich treningów. Mariana, a czy to uczęszczanie na treningi ma wpływ na to, że ty masz dziewczynę, a ona cię wygania? Trudne pytanie. To się wytnie. Znaczy nie, no oczywiście dziewczyna mnie bardzo motywuje, bardzo, naprawdę. Dla niej chcę wszystko robić, wszystko osiągać, wszystko dedykuję też jej. A dla trenera Mirka tak nie było? Też, ale no ja jednak taki, no za kobietami zawsze leciałem. No i właśnie moja dziewczyna Ewelina pomaga mi właśnie w żeby się zmobilizować i chodzić na te treningi. Marian, tutaj w tej walce troszkę to wyglądało tak, jak gdybyś ty czekał na to, co zrobi Jacek przede wszystkim. Wasz plan taki był, żeby właśnie w ten sposób postępować w tej walce? Dokładnie tak. Wiedzieliśmy, że Jacek dosyć mocno zaczyna, bo to jest typ zawodnika, który jest bardzo silny na samym początku. Im dalej walka trwa, tym coraz słabszy, coraz wolniejszy jest. A wiedziałem, że po ostatnich przegranych tutaj w Gdyni będzie chciał przed swoją publicznością pokazać się z jak najmocniejszej strony, że niesiony tym dopingiem będzie chciał tutaj mocno zacząć. Wiedziałem, że to jest bez sensu, żebym w to szedł i miałem zamiar tak naprawdę uciekać przede wszystkim. Cały czas uciekać i znowu się pomału go uczyć, bo słyszałem, że boks poprawi, więc chciałem zobaczyć przez te pierwsze minuty, co tam rzeczywiście się nauczył. Ja właśnie mam taki styl walki, będę zawsze powtarzał. Przez pierwsze minuty uczę się zawodnika, szybko potrafię go coś przeczytać i potem dalej już jest tylko lepiej. To co, teraz kolejna walka o mistrzowski pas, czyli znowu rewanż? Myślę, że włodarze Fenu nie dadzą takiej walki. Oczywiście wiem, nie jest to tajemnicą, chyba wszyscy wiemy, że gdyby Jacek wygrał, to by na pewno dostał walkę o pas. To już było układane, wszystko już było dosyć wiadome. No, popsułem im plany, co się bardzo cieszę, z czego się bardzo jestem zadowolony. Ale na pewno nie dadzą mi jeszcze na Romana. Nie wiem, czy zasłużyłem, no bo jeszcze do niedawna przegrałem z nim, więc nie wiem, czy to jest sens tak szybko układać. Z drugiej strony nie ma dużo zawodników w tej wadze, ale myślę, że nie dadzą, że jeszcze kogoś mi dadzą albo na przetarcie, zależy jak sobie układa organizacja FN, czy chce, żebym walczył o ten pas, albo dadzą mi kogoś bardzo mocnego, żebym nie mógł go pokonać. Zobaczymy. Teraz jakiegoś przeciwnika na kontrakcie z FN, z którym mógłbyś teraz się zmierzyć? Nie wiem właściwie, kto tam jest. Kolonkiewicz ostatnio przegrał z Jackiem. Paweł Kiełek, on tam chyba tak wyższa, ale coś mówi, że zejdzie. Ja cały czas powtarzam, bardzo chciałbym, żeby były badania antydopingowe, bo... Tutaj po korytarzu kręci się Łukasz Sajewski. Myślisz, że to byłby dobry przeciwnik dla ciebie? Myślę, że byłby bardzo dobry, ale chyba myślę, że jednak jeśli Sajewski będzie w Fenie, to widzę, nie widzę tu inaczej jak Szymański kontra Sajewski, tak, ja tak to widzę. W porażkach Sajewskiego w UFC? No ale właśnie w UFC, więc Hallman po ostrych porażkach też w UFC, tam jedną wygrał walkę i dostaje od razu walkę o pas, więc raczej bym nie kłócił się o to, że przegrał te dwie walki w UFC, bo było to UFC. I dokończę z badaniami antydopingowymi, bardzo chciałbym, żeby w końcu były, bo ja nie mam nic do ukrycia i chciałbym, żeby jedyne, przez co przegrałem, to żeby to były prawdziwe umiejętności przeciwnika, a nie towar strzyknięty w nogę. To teraz tylko powiedz na koniec, wracasz do treningów czy urlop?
Nie, wracam do treningów, no bo jak zawsze się urlop, to się nie skończy pewnie. Tak, na... Myślę, że tutaj w Spodku mógłbyś jeszcze zawalczyć, czy to jest za krótki okres czasu dla Ciebie? Nie, byłby w sam raz, ale już mam walkę ustawioną na PLMA w Warszawie na Torwarze. Tam będę się bił z powrotem o pas PLMA. Dziękujemy. To co, chcesz jeszcze pozdrowić pewnie? Pozdrawiam. Pozdrawiam, że tak szybko. Trenera Oknińskiego, dzięki któremu w ogóle chce mi się trenować i który mnie właśnie motywuje i mobilizuje. Trenera brazylijskiego jiu-jitsu, Pawła Mistewicza, z którym też robię jiu-jitsu, dlatego mam takie dobre. Moich przyjaciół, Mateusz, Karol, moją przyjaciółkę, moją siostrę, tam, która sobie tam stoi, chłopaka. Pozdrawiam i szybko dziękuję sponsorom, Renti z Warszawa. Thermoplex, który bardzo mi pomaga, Alcatel One Touch i mojej dziewczynie Ewelinie. Dzięki bardzo. Dziękuję.